Państwa na konferencji prasowej poświęconej dostępności kampanii internetowych dla osób niepełnosprawnych. Jest z nami pan Piotr Kowalski, kandydat do Rady Miejskiej w Łodzi i jednocześnie działacz środowiska głuchych, który będzie ją prowadził. I myślę, że oddam Ci teraz głos, Piotrze. Dziękuję bardzo. Chcemy opowiedzieć o tym, co zrobić, żeby strony internetowe, które przygotowujemy, były dostępne dla wszystkich. Na przykładzie strony Marcina Bugajskiego chcę pokazać, jak zapewnić tłumaczenie w polskim języku migowym, tak żeby materiał, który jest dostępny dla osób słyszących, był też dostępny dla osób głuchych. Strona czy film zawierający tłumaczenie na język migowy powoduje, że każda osoba głucha, dla której język polski jest językiem obcym albo po prostu nie słyszy wystarczająco wyraźnie mowy, może zapoznać się z treścią informacji. Drugim przykładem, o którym trzeba powiedzieć, to jest kwestia tłumaczenia na język migowy takich tekstów, które napisane są w języku polskim. Dlaczego? Dlatego, że osoby głuche nie zawsze wystarczająco dobrze znają polski i nie mogą sobie przeczytać tego, co przygotował kandydat. W takiej sytuacji ważne jest, żeby zapewnić tłumaczenie zawierające całą treść strony w wersji języka migowego. Tutaj wyświetla się w tej chwili film, na którym widzimy tłumaczkę języka migowego, osobę głuchą, która przygotowała tłumaczenie z języka polskiego na język migowy. Także ciekawą stroną pod tym względem jest strona Piotra Kowalskiego, myślę, że powinien ją pokazać, zwłaszcza, że na jej przykładzie pokażemy także dostępność stron internetowych dla osób niewidomych, bo one również używają sieci. Warto, aby nie były wykluczone z dyskusji politycznej, żeby mogły zapoznawać się z programami, z kandydatów i dobrze wybierać zgodnie z własnymi potrzebami i interesami. Do tego, żeby opowiedzieć o dostępności stron dla osób niewidomych, zaprosiliśmy panią Annę Rozborską, mieszkankę Łodzi, koordynatorkę Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, czyli takiego porozumienia organizacji i firm zajmujących się dostępnością. Chyba każdy z nas korzysta z internetu, przede wszystkim w tej chwili szukając informacji. Tak samo robią osoby z niepełnosprawnością, w tym ja, jako osoba niewidoma. Korzystam z komputera, z programem udźwiękawiającym i także chciałabym znaleźć informacje, jak wszyscy inni, w internecie. Jest to oczywiście możliwe pod warunkiem, że twórcy tych informacji, w tym wypadku stron internetowych serwisów, przygotują je w sposób zgodny ze standardami, które są określone zresztą w polskich przepisach WCAG 2.0. Jeżeli strona jest stworzona zgodnie z tymi standardami, to jestem w stanie przeczytać wszystkie informacje, które są też dostępne dla wszystkich innych obywateli. Jestem w tej chwili na stronie Piotra Kowalskiego. Piotr Kowalski, łącznik, kandydat do Rady Miejskiej w Łodzi, nagłówek polski język, migowy lewy nawias PJM, prawy nawias. Nagłówek jak głosować, przycisk zmień wysoki kontrast. Możemy zmienić wygląd tej strony, więc dla osób słabowidzących także jest to bardzo istotne. Przycisk zmień na skalę szarości. Przycisk zmień rozmiar czcionek. Przygotowana odpowiednio strona właśnie pozwala mi dość szybko się poruszać i znaleźć właściwe informacje. Przy tym również opisane odpowiednio linki, opisane grafiki. Oczywiście tylko te, które są istotne dla treści. Odpowiednia struktura nagłówków. To są rzeczy, które ułatwiają czytanie osobie niewidomej, która korzysta z programu dźwiękawiającego. Ale tak naprawdę każdemu, kto przegląda stronę, też taka struktura i porządek na stronie pomaga. Strony internetowe instytucji publicznych od połowy przyszłego roku będą musiały być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Będą musiały spełniać standard WCAG 2.0 i być czytelne przez czytniki, mieć opisane grafiki, mieć wszystkie te rzeczy, o których powiedziała pani Anna Rozborska. Nasze strony dzisiaj dają do tego przykład
I robimy to także po to, żeby za pół roku nikt nie mógł powiedzieć, nie wiedzieliśmy, że jest taka potrzeba. Nie wiedzieliśmy, że mamy w Łodzi 2000 głuchych, prawie 2000 osób niewidomych, które muszą mieć możliwość korzystania ze strony instytucji publicznych w taki sam sposób, jak każda inna osoba widząca czy słysząca. Tworzenie kampanii wyborczej tak, aby wyłączać z możliwości odbioru osoby niepełnosprawne jest niegodne standardu XXI wieku. Dlatego też apelujemy wspólnie o to, abyście przygotowali strony internetowe tak, aby osoby niepełnosprawne mogły w pełen sposób korzystać z ich treści.